budowa aparatu wielkoformatowego. Fotografie, które wykonuję w technice mokrego kolodionu, fotografuję używając wielkoformatowego aparatu fotograficznego. Jest to urządzenie, które składa się z kilku elementów. Jest to kamera obskura, przyrząd znany od zarania dziejów. Jest to wyciemnione drewniane pudło, które jest wyposażone w miech, który pozwala przybliżyć i oddalić obraz. Jest wyposażony w obiektyw, który jest jedynym optycznym urządzeniem w tym aparacie, pozwalającym budować głębi ostrości. Po drugiej stronie obiektywu, czyli po drugiej stronie aparatu fotograficznego, znajduje się matówka. Na matówce widzimy rysujący się obraz rzeczywistości, którą chcemy sfotografować. Promienie światła wpadają poprzez obiektyw. Na matówce rysują obraz, który jest odwrócony, pomniejszony lub powiększony, w zależności od tego, jak wyciągamy miech. W momencie, kiedy mamy wymyślony plan, matówkę zastępujemy światłoczułą kasetą, w której znajduje się płyta kolodionowa, inaczej klisza fotograficzna, i na niej rejestrujemy obraz. Naświetlanie czy rejestracja takiego obrazu to jest od kilku do kilkunastu sekund, w zależności od warunków oświetleniowych. Po naświetlaniu następuje czas na wywołanie materiału. Jest to po prostu bardzo proste urządzenie optyczne składające się z obiektywu, matówki, światłoszczelnej kasety i miechu pozwalającego na przybliżanie, oddalanie danego obiektu, który chcemy sfotografować.